Wszyscy razem. Przybyli ułani pod okienko. I razem. Przybyli ułani pod okienko. Stukają, wołają, puść panienko. Stukają, wołają, puść panienko. Stukają, wołają, puść panienko. Stukają, wołają, puść panienko. O Boże, a cóż to za wojacy? I razem. O Boże, a cóż to za wojacy? Otwieraj, nie bój się, do czwartacy. Otwieraj, nie bój się, do czwartacy. Otwieraj, nie bój się, to czwartacy. Otwieraj, nie bój się, to czwartacy. Zagrywka. Może teraz dynamicznie publiczność. Przyszliśmy. Przyszliśmy napoić nasze konie. Przyszliśmy napoić nasze konie. Za nami piechoty całe błonie. 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 O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi? O Jezu, a dokąd Bóg prowadzi? Warszawę odwiedzić byśmy radzi. Warszawę odwiedzić byśmy radzi. Warszawę odwiedzić byśmy radzi. Warszawę odwiedzić byśmy radzi. Się wyrwało w wielkim bólu i rozterce i za ojstwem poleciało zakochane czyjeś serce. Żołnierz drogą maszerował i razem na serduszkiem się użalił, więc je do plecaka schował. Co? I maszerował dalej. Maszerujemy. Tę piosenkę, tę jedyną. Lewa. Mam dla ciebie dziewczyno. Lewa. Może także jest w rozterce. Raz, dwa. Zakochanek czuje serce. Może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz kochasz. Tę piosenkę, tę jedyną. Raz, dwa. Śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Na wojenkę poprzez góry, lasy, pola i ze śmiercią szedł pod rękę. Taka już żołnierska pola. I choć go trafiły wieńce, Kulek gdy szedł do ataku, również miał się po plecaku. No co? Miał za pasie drugie serce. Tę piosenkę! Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Może także jest w rozterce. Zapraszamy! Zakochane twoje serce. Może potajemnie kochasz i po nocach tęsknisz kochasz. Tę piosenkę, tę jedyną, śpiewam dla ciebie, dziewczyno. Rozdrzaliście się.
z babcią. No dobrze. O, witaj, wnuś. Usiądź tu koło mnie. Jak się czujesz? Oj, dobrze, dobrze. Lepiej niż twoja mama. A jak tam podróż? Okej. A wiesz, piękny dzień dziś mamy. No, piękny. Musi być piękny, bo piękne święto dziś mamy. Wiem, babciu. 11 listopada. Narodowe Święto Niepodległości. A pamiętasz, która to rocznica? 98. To miło, że pamiętasz. No, my tu gadu, a ja nie przywitałam twojej żony i synów. Babciu, bo... widzisz... przyjechałem sam. Jak to? Sam? No, Jaka tam z niej Ania? No właśnie, Ania musiała pójść do pracy. Nie mogła wziąć urlopu. U nas to normalny dzień roboczy. Jakie tam u was? U nas to u nas, w Polsce. A tam to nie u was, tylko u niej. No, masz rację, babciu. Nie po to twój pradziadek. Dziadek i ojciec umierali za ojczyznę. O! No a Kowalscy znowu nie wywiesili flagi. No, pewnie znowu zapomnieli. Jejku! Tyle mamy świąt kościelnych i narodowych w ciągu roku, a u nich flagi nigdy nie ma. Co to za rodzina? Chłopcy, wy jak co roku pamiętacie? A pamiętacie, kiedy był pierwszy rozbiór Polski? Tak, proszę pani. Pierwszego rozbioru Polski dokonały Rosja, Prusy i Austria. Na podstawie podpisanego 5 sierpnia 1772 roku traktatu. Faktycznie, pierwszy rozbiór Polski... No. Widzę, że masz bardzo dużą wiedzę na ten temat. A czy możesz powiedzieć mi, jakie tereny Polski zajęli za Prusy? Inicjatywa rozbioru Prusy uzyskały Warmię, województwo pomorskie, malborskie i chomińskie, bez Gdańska i Torunia oraz tereny nadnoteckie. Razem 36 tysięcy km kwadratowych i 580 tysięcy mieszkańców. Austria zajęła południową część województwa krakowskiego, sandomierskiego oraz województwo ruskie. Razem ponad 80 tysięcy kilometrów kwadratowych i ponad 2 miliony mieszkańców. Rosja zadowoliła się terenami na wschód od rzeki Dźwiny i Dniepru, a więc resztkami Inflant i wschodnimi częściami Białorusi. Dobrze, dobrze. Drugi rozbiór Polski. Drugiego rozbioru Polski dokonały Rosja oraz Prusy, bez Austrii. Zajęto wojną z Francją na podstawie podpisanego w styczniu 1793 roku traktatu. Drugi rozbiór stawił dla Polski nie tylko katastrofę polityczną, ale i gospodarczą. Maksiu, a zapomniałam spytać, gdzie moi prawnukowie? Kuba? Krzyś? Czekał, musiał pójść do pracy. Krzyś zresztą też. No a ty ciągle mówisz nie po naszemu. Bo jak tam z niego Jacob albo Chris? Mamo, już daj spokój. Oni tam teraz inaczej żyją. Inaczej? To znaczy jak? A flagę tam u siebie wywiesiłeś? No nie, zresztą i tak nikt nie wiedziałby, dlaczego ta flaga wisi, akurat wisi. No oni może nie, ale twoja rodzina musi wiedzieć, musi pamiętać. A u Nowaków piękna flaga wisi już od wczoraj. Och, Maksymilian, idź już wywiesić tą flagę, bo babcia cały czas przygaduje.
już. Macie naprawdę wielką wiedzę. Dziękujemy. Widzimy się na mszy świętej za ojczyznę. Pewnie jak zwykle będziecie. Oczywiście. Do zobaczenia. Godzina 10:45. A, no i nie zapomnijcie. Najpierw idziemy na cmentarz. No widzisz, nie przyjechali. Nie pamiętają. A tyle się narzekowałaś, jak i na dziś. No ale na święta byli już wszyscy. Tak? A pamiętasz ostatnie święta Bożego Narodzenia? Spędziłyśmy je same. No ale na Wielkanoc była i Bożenka z rodzinką, no i Maksymilian też. Nie możemy od nich wymagać, żeby ciągle przyjeżdżali. Jakie ciągle? Raz, dwa razy do roku. A Bożenka? Co to z tych Niemiec? Przecież ma najbliżej. Co to tam te kilkaset kilometrów? Przecież umawialiśmy się, że nie przyjadą na 1, tylko na 11 listopada. I co? Nie ma ich ani na 1, ani na 11. Tak, wiem. Teraz przepraszam. Muszę odebrać telefon. Dobrze. No, flaga powieszona i pięknie powiewana wietrze. Dobrze, dobrze. Szykujemy się do kościoła. Dzwoniła Ania. Przepraszali, że nie mogli przyjechać z Maksymilianem. A tam gadanie. Najważniejsze, flaga wisi. No już, już. Idziemy. Ach, no nie zapomnijmy, że najpierw idziemy na cmentarz, że trzeba wziąć znicze. No siu, weź mój zniczki, podaj mi płaszcz. I ponad szarek Giewontu skały, i ponad Bałtyk leć, orle białe. Leć, orle białe, ponad bujne łany, które uprawia tam twój lud kochany. Leć ponad Wisłem, ponad Wartę, skrzydła swe białe trzymaj rozwarte. Szarpały ciebie trzy orły czarne, chciały cię trącić w groby cmentarne. Dziś się rozchwiały, ale ty żyjesz, nasz orle biały. Dzisiaj zniknęły wrogie nam trony, powiewasz sztandar biało-czerwony, powiewasz sztandar ten pełen chwiały, w polu czerwony nasz orzeł biały. Mój mężu i mój synu, przyprowadziłam wam moją córkę Martę i wnuka Maksymiliana. Witaj, dziadku i ojcze. Przyprowadziłem wam moją mamę i moją babcię. Tak, gdy byłem mały, dziwiłem się, jak można rozmawiać ze zmarłymi, lecz teraz wiem, że można i że pamięć o nich ciągle żyje w nas. Składamy hołd naszym ojcom, którzy przez ponad wiek niewoli, wbrew licznym głosom tak zwanego zdrowego rozsądku swoich obcych, czynem zbrojnym, pracą i modlitwą wybili się na niepodległość. Dziś należy zapytać, jak następne pokolenia Polaków, żyjące w Rzeczpospolitej, ten dar niepodległości wykorzystały. Posłuchajmy słów polskiego poety i historyka literatury, Czesława Miłosza. Kraina smutna, rozdarta i dzika. Matko proroków, ojczyzną mścicieli, rozwiąż nam usta. Daj szczerość języka, spraw, byśmy w Tobie umierać pragnęli. My, z żalu niemi, synowie niedobrzy, ileż to razy Tobie urągali, ukrytej hańby potomności nie dojrzy, ani zrozumie, jaki wstyd nas pali. Więc zanim wina w cień wieków upadnie, zanim śnieg czasu ślady nam zabieli, wzrokiem nas przebij, co miłości pragnie, abyśmy w Tobie umierać pragnęli. Ileż to razy inne, obce kraje nad Ciebie, Matko, żeśmy przełożyli.
Sławę i bogactwo kładliśmy na szalę, czekając, kiedy waga się przechyli. A teraz, gdy jesteś głodna i straszliwa, gdy lęka twoja chleb z drżeniem dzieli, krzyk twój ze czterech stron świata przyzywa, abyśmy w tobie umierać pragnęli. Piękne kraje, gdzie dzieci w łachmanach nie kradną chleba na brudnej ulicy, gdzie widok ciężkich przelewa się dzbana, a lata lecą, jak bicz z błyskawicy, żeśmy tak trudu swego zaniechali. Mówiliśmy, kto zrobił potomni, omin nas, mądra, idź dalej, idź dalej. Zapomnij mi, jak człowiek zapomni. Praca i mądrość gdzie indziej są w cenie, pustych wyrazów nam wystarczał przepych. Nie było czynem naszych serc marzenie, ale ucieczką i pociechą ślepych. Żeśmy swej drogi szukali powoli, wtedy, gdy niebo dookoła goreje. Nie nam daj, matko, w łaskawości swojej wieniec z warzynu, który splotą dzieje. Staniesz ogromnym wichrem owinięta, braterska w ludów połączonych kole, lecz ręka twoja bliznami nacięta. Garść kwiatów złożę na mogił sokole, lecz zawsze, dzisiaj, gdy dzień nastanie, gdy chór narodów pod niebo wystrzeli, dzieciom w kołyskach daj to miłowanie, abyśmy w tobie umierać pragnęli. Nasz drogowód, nasz pociąg, ten od miasta, taka pewna. Budujących ludzkich istnień, połączonych wieśni, mocno żelbowską, 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 była Polską, żelbowską. Dziękuję bardzo. Cieszy mnie, że tutaj razem spotkaliśmy się dzisiaj wszyscy z Państwem. Dziękuję księdzu proboszczowi, głównemu organizatorowi dzisiejszej sympatycznej imprezy. Fajnie, że to wszystko odbywa się w taki miły i sympatyczny sposób, że dużo się też mówi o tym, że niektóre państwa czczą swoje święta niepodległości w sposób bardzo taki radosny, otwarty. My często, jakby powiedzieć, na smutno to robimy, ale widać, że tutaj dzisiaj to nasze spotkanie i widać też chyba po całym kraju, że jest to coraz bardziej, jakby powiedzieć, święto otwarte. Ludzie się spotykają na różnego rodzaju festynach, na różnego rodzaju spotkaniach bardzo sympatycznych i tak chyba to musi być, żebyśmy, podobnie jak na przykład jest to w Stanach Zjednoczonych, gdzie święto tam dziękczynienia, w Stanach Zjednoczonych jednocześnie święto narodowe polega na tym, że Amerykanie spotykają się, jedzą wspólnie indyki, które są potrawą bardzo rozpowszechnioną w tym dniu, wszyscy się cieszą, bawią. Ja myślę, że my też powinniśmy w tym kierunku iść, żeby to tak fajnie i sympatycznie było, żebyśmy, no szkoda, że akurat 11 listopada pogoda jest taka, że nie można nic zrobić na zewnątrz, że przydałoby się jakiś festyn czy coś, no ale niestety nie jest to taki dzień, że możemy po prostu gdzieś piknikować. Wszystkiego dobrego i miłego spędzenia reszty. Ułani, malowane dzieci, niebiela panienka za wami poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, niebiela panienka za wami poleci. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, niebiela panienka za wami poleci. Paga? Nie jedna panienka i nie jedna wdowa. Szacunek dla wdówek. Zobaczy ułana, kłoda cieś gotowa. Hej, hej, ułani, malowane dzieci, nie jedna panienka za wami poleci. Z radością, dziewczyny. Hej, hej, ułani,
malowane dzieci. Hej! Nie jedna panienka za wami pole. Płynie Wisła, płynie po polskiej krainie. I po polskiej krainie. I to zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie. Zobaczyła Kraków, pewnie go nie minie. Zobaczyła Kraków, wnet go pokochała. Wnet go pokochała. Co? A w dowód miłości z tego opasała. A w dowód miłości z tego opasała. Ocia się schowała w niepołomskie lasy. W niepołomskie lasy. I do morza pada, płynie przed czasy. I do morza pada, płynie jak przed czasy. Na moją kolebką matka się składała. Matka się składała. Zaszczemy, kochani! I mówił, co patrzysz, co mi nauczała. I mówił, co patrzysz, co mi nauczała. Pan naród, bo ten naród polski, ten ma góra w sobie. Ma ten góra w sobie. Kto go raz pokochał, nie zapomni w grobie. Kto go raz pokochał, nie zapomni w grobie. Wojenko, wojenko. I co ma sala? Cóżeś ty za pani, że dobrze za tobą idą chłopcy malowani. Że za tobą idą, że za tobą idą chłopcy malowani. Chłopcy. Chłopcy malowani. Tacy jak i na scenie. Sami wybierani. I wojenko, 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 cóżeś ty za pani. Wojenko, 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 cóżeś ty za pani. Pięknie. Bardzo dziękuję panu wójtowi za obecność, za to, że jest z nami, że czuję tego ducha patriotycznego. Bardzo dziękuję panu Robertowi, panu Walkowi. Też brawo do pana Walka i pana Roberta. Nie miałem możliwości słyszeć, ale pan, ja mówię, jak świetnie, panie Robercie, rozśpiewałeś tę młodzież. Czyli zobaczcie państwo, ten duch patriotyzmu się budzi, tak? 70% Polaków jest dumnych z tego, że są Polakami, tak? 70%. Czyli coś tam się zmienia, tak? To, co polskie, nie jest nam obce, tak? Nie, nie, właśnie możemy się chlubić z tego, co polskie, z naszej tradycji, z naszej historii, bardzo trudnej, takiej burzliwej, proszę państwa, i dlatego bardzo dziękuję serdecznie za ten dzisiejsze kolejne spotkanie. Tak, na szybcika, przede wszystkim właśnie pani Ani, 65. drużynie środowiskowej imienia Zawiszy Czarnego. Bardzo dziękuję za to piękne przedstawienie, za te wiersze takie trudne, bolesne, ale które mówiły właśnie o tym co jest polskie, że to nasza historia jest trwała, ona jest pełna radości, ale też pełna boleści, tak? Że o tą Polskę musieliśmy walczyć, o tą niepodległość po tych zaborach. To wszystko kosztowało wiele krwi, wiele ofiar, ale dumni jesteśmy. Bardzo dziękujemy pani Aniu, bardzo wam pancerze i dziękujemy pięknie. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za obecność, że z tego zaproszenia skorzystaliście, jesteście tutaj dzisiaj z nami, że możemy się radować. Tak jak pan wójt powiedział bardzo słusznie, trzeba się radować z tego, że jesteśmy spadkobiercami tych wspaniałych tradycji. Niech żyje Polska wolna, niepodległa, suwerenna. Niech żyje Polska! Już was żegnam, bracia, siostry, pewni przyjaciele. Jest ostry, nie zginie nas wiele. Marsz, marsz, Polonia, marsz, dzielny narodzie. Odpoczniemy po swej pracy, ojczystej zagrodzie. Marsz, marsz, Polonia, marsz, dzielny narodzie. Odpoczniemy po swej pracy, ojczystej zagrodzie.
żołnierska nuta, regiony to, zdradzeńców noc, regiony to, żołnierska buta, regiony to. Strzelecka gromada na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos. Pierwsza brygada, strzelecka gromada na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos. O ileż mon, ileż cierpienia, o ileż dni rynanych łez. O mimo to, niemal zwątpienia, dodawał sił wędrówki kres. Sala. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos. Dzięki im żeśmy stumanieni, nie wierząc to, że chcieć to móc, lecz trwaliśmy osamotnieni, a z nami był nasz drogi wódz. Józef i teraz Suski. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, Rzuciliśmy swój życia los, na stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos. Rzuciliśmy nam życia los, na stos. Nie chcemy już od was uznania, ni waszych mów, ni waszych łez. Skończyły się dni komatania, do waszych dusz, do waszych jest. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy nam życia los, na stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy nam życia los, na stos. I pan Waldek Herman. Dziękuję serdecznie. Pięknie państwu dziękujemy. I zapraszamy na salę. I zapraszamy co roku.